dzisiaj znakomitą prezentację Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponieważ kolejną osobą, którą poproszę o głos, będzie dr Maciek Grodzicki, także z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Proszę bardzo. Dzięki, dzień dobry. Ja zacznę od pojęcia granicy, czyli pewnego rozgraniczenia między dwoma oddzielnymi bytami, między tym, co badamy, czego nie badamy, czego chcemy, czego nie chcemy, czy wreszcie co jest możliwe bądź niemożliwe. I tak patrząc na krajobrazy, jako ludzie my mamy taką tendencję, lubimy wyznaczać pewne granice, mówić, gdzie się coś kończy, a gdzie zaczyna. Jednak jak przyjrzymy się bardziej rzeczywistości i ekosystemom, to widzimy, że one płynnie przechodzą lasy, płynnie przechodzą włąki czy pastwiska, rzeki wpadają do pewnych zbiorników wodnych. Więc te granice są tak naprawdę bardzo umowne w rzeczywistych krajobrazach. Jak to się ma do ekonomii? No, po pierwsze, duża część nauk ekonomicznych domyślnie w swoim podejściu badawczym przyjmuje bardzo ostre czy mocne granice. Mamy mocne założenia wielu modeli ekonomicznych. Mamy zasadę ceteris paribus, znaną tutaj wszystkim studentom pierwszego roku ekonomii. Mamy skupienie się na sferze pieniężnej, pomijanie innych sfer, czy wreszcie takie założenie atomizacji wyraźnie oddzielonych jednostek, agentów, podmiotów gospodarczych. Ale też pierwsza lekcja z tego doświadczenia pandemii, tego całego roku, dotyczy właśnie niesamowitej złożoności, czy wręcz współzależności. Zdrowie jednostek jest częścią zdrowia publicznego. To, co się dzieje w jednym kraju, jest momentalnie odczuwane na drugim końcu świata. Sytuacja gospodarstw domowych jest częścią tak naprawdę sytuacji makroekonomicznej. Widzimy też współzależność różnych sfer życia. Gospodarka jest tak naprawdę, no, ciężko powiedzieć, gdzie się kończy, gdzie zaczyna gospodarka, gdzie mamy zdrowie, wirusy, środowisko naturalne, politykę, opór społeczny. Więc tak naprawdę rzeczywistość jest jedna, choć wewnętrznie złożona i zróżnicowana. I tutaj od razu stąd mój taki pierwszy postulat, może dość abstrakcyjny i generalny, ale myślę ważny, żeby przyjmować podejście holistyczne, systemowe czy dialektyczne, gdzie widzimy te różne wzajemne powiązania między obszarami, a nie wyznaczamy sztucznych, dość arbitralnych granic. Myślę, że w innych dyscyplinach nauki to jest o wiele bardziej praktykowane i wiele lepiej dostrzegane niż w ekonomii. Natomiast ekonomia, która tego nie robi, która tego nie dostrzega, jest siłą rzeczy nauką sztuczną, jeśli nie powiedzieć szkodliwą. To jest nauka o pewnym abstrakcyjnym systemie pieniężnym czy o kondycji kapitalizmu, ale nie jest to nauka o gospodarowaniu, o tym, jak ludzie się zaopatrują, jak zaspokajają swoje potrzeby. I stąd na przykład słyszymy o kosztach pandemii, o stratach z pandemii dla gospodarki. No, co się za tym kryje? Czy chodzi o liczbę głodnych ludzi, o liczbę osób bezrobotnych, przepracowanych, zmarłych, bezrobotnych? No nie, chodzi o utracony strumień pieniądza. O to, że pewien strumień zysków nie został wygenerowany i nie zasilił kont pewnych warstw społecznych. A przecież to te pierwsze koszty są realne, koszty to są te rzeczywiste koszty pandemii odczuwane przez ludzi, a nie te drugie. To samo zresztą przez analogię można do wielu innych kryzysów, o których Przemek mówił, jak kryzysu klimatycznego. Skupiamy się na pewnych pieniężnych kosztach, a zupełnie wszystkie pozostałe traktujemy jako w cudzysłowie zewnętrzne. Zewnętrzne, czyli no, gdzieś poboczne, a one są tak naprawdę wewnętrzne, czy najistotniejsze. I to są też koszty utraconych alternatyw, czyli pewnych historii ludzkich, organizacji społecznych, relacji z przyrodą, które się nie dzieją, są blokowane, a dla teorii ekonomii są wręcz niewidoczne. One umykają w tym abstrakcyjnym modelom, które się skupiają na systemie pieniężnym czy kapitalistycznym. Więc na przykład, żeby znowu się odnieść do pandemii, jeśli widzimy, że na skutek załamań łańcuchów dostaw miliony ludzi na świecie straciły pracę i źródło dochodów, no to zalecenie większości ekonomistów jest to, żeby jak najszybciej postawić na nogi światowy handel i wzrost gospodarczy i wtedy ci ludzie będą znowu mogli wrócić do pracy w szwalniach i montowniach i wreszcie się utrzymywać.
zamiast po prostu zastanowić się, jak tym ludziom dać jedzenie i środki do życia, tak żeby nie musieli marnować swoich sił i narażać swojego zdrowia. No i to prowadzi mnie też do drugiego spostrzeżenia na temat granic w ekonomii. To takie samo ograniczenie paradoksalnie uwalnia nauki ekonomiczne z wszelkich rygorów naukowości oraz pewnych obiektywnych ograniczeń. W szczególności w teorii ekonomii, to nie tylko tej neoklasycznej, wzrost PKB może, a nawet powinien trwać wiecznie. Bez względu na to, że mamy realne granice planety, spójności społecznej, zdrowia publicznego, czy nawet jednostkowej psychiki i zdrowia. Mamy izolację sfery pieniężnej, w której zakładamy, że wzrost wszystko rozwiąże i to tak naprawdę nomen omen jest wynik, zaczęło się gdzieś w Nowym Ładzie Roosevelta, który dał początek gospodarce przemysłowej powojennej i łączy tak naprawdę tutaj to podejście ekonomii neoklasyczną z keynesizmem. To powraca przy Europejskim Zielonym Ładzie, tutaj taki cytat przytoczę, jest to strategia na rzecz wzrostu służąca przekształceniu Unii Europejskiej w nowoczesną, zasobooszczędną, konkurencyjną gospodarkę, gdzie nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów. Czyli jest to pojęcie po angielsku modne ostatnio decoupling, które jest jak gdyby kwintesencją tego rozgraniczenia. Okazuje się, że tak naprawdę zgadzaniem dużej części ekonomistów, ale też polityków, możemy mieć rosnącą nieskończoność gospodarkę oddzieloną zupełnie od ziemi i życia ludzkiego. Więc no to jest fikcja i niebezpieczne mydlenie oczu. Bez osadzenia w rzeczywistości, w dorobku nauk technicznych, środowiskowych, przyrodniczych i tak dalej. No więc podsumowując i przechodząc do postulatów, potrzebujemy ładu nowego czy konsensusu w teorii, praktyce czy polityce, który nie będzie tworzył tych sztucznych granic, ale akceptuje złożoność i pewne obiektywne z kolei ograniczenia, takie, które są w rzeczywistości. Nie ograniczy się do sfery pieniężnej i PKB, ale otworzy się na alternatywy i doceni potrzeby ludności, ale też realne koszty gospodarowania. W teorii makroekonomicznej przykładowo odrzuci skupienie na wzroście gospodarczym, czy to z perspektywy popytowej, czy podażowej, na rzecz ekonomii bardziej strukturalnej, systemowej, która skupi się na systemach zaopatrzenia ludności i na sposobach właśnie regeneracji społecznej i środowiskowej. Też z chęcią poznam właśnie w dyskusji wasze zdanie na to, jakie są jeszcze inne ograniczenia i jak je możemy przeskoczyć. Dziękuję bardzo.